Witam was, ja jestem Eric Koa, a wy oglądacie Zagrajmy w Left 4 Dead 2 odcinek. A 3, już nie pamiętam, który, chyba 6. Gra ze mną Polski, przywitaj się. Witam, jestem niezniszczalny niczym Nokia 3310. LOL, coś nad ciebie jeździ chyba, czy na kimś innym? Ta, mały ruchacz. Dobra, idą już po ciebie. Nie cierpię małych ruchaczy, oni zawsze wyskakują z krzaków czy coś, jak mały. No dobra. Widzę, że akurat nic się takiego nie dzieje, gramy na mapie Hard Rain, jak widzicie w kampanii Hard Rain. Mapa to nie wiem co, jaka jest dokładnie. A, polski shotgun wziąłeś, dobra. Jak coś, trzymajmy się przy sobie, gra ze mną Funfel również. Wezmę jakiegoś pajbomba czy coś. Weź co, jak masz mało HP, jakby co, to ulecz się, ulecz się. Polski, ulecz się. Dam radę. Weź apteczkę. Apteczkę o, weź, nie masz apteczki. Człowieku, my tutaj jeszcze wrócimy. Nie masz apteczki. A no to co, przecież gramy w kontrze. Gramy w kontrę, człowieku. To my się tu nie wracamy, od nowa się wszystko za nami, zrespi. Splitter. Ej, od nowa się wszystko zrespi, jak coś. Więc wiesz, nie bój się, że weźmiesz... Ta? W kontrze, popatrz, bo w normalnej mapie jak wracasz, to jest to samo, co zostawiłeś. Oh, o Boże, człowieku. Weź się trzymaj bliżej teamu. Och. Dostaniemy po dupie, tak sądzę. Często tak się dzieje. Poczekaj, ja ci dam pilsy zaraz, bo masz już żółte HP. Dobra. O, ktoś ci dał. O, pils. Ten czarny. Wiem, słyszę. Uważaj na auto. Spoko. Jak to tank? Już? Nie ma tanka. Nie słyszę przynajmniej, może mam wyciszone. No nie wiem, ktoś tam mówił, że jest tank. Nie. Może ma zbindowane po prostu i gada. Uważaj, bo jest ten smoker za samochodem. Cofnij się jak najdalej. Gdzie ty jesteś przy okazji, bo ciebie jakoś... O, jesteś, dobra. Tylko ciebie. Chodź tutaj, ammo. Ammo mam jeszcze sporo, na szczęście. Szybko idzie. Muszę jeszcze godzinę zobaczyć. Dobra. Uwaga, Hunter. Jest Peter, Hunter, wszystkie. Przy okazji, jak osłaniacie ludzi, starajcie się... wiecie co, tanka przeranujemy. O kurde. Czekaj, rzucę w niego śliną. Chodź, ranujemy tanka. To poczekaj, tylko rzucę w niego tym, żeby zombiaki go... A dobra, nie, wiesz co, mamy z nim szansę. Albo już nie. No ja już nie. Nie, jakiś noobski tank. Zdecydowanie noobski tank, bo nie czekał na wsparcie. Jeszcze mnie obrzygali, nie. Kocham być obrzygany. O Boże, ale dobra, macany już. Macany przez wszystkie zombie. Ja to... O, na mnie Hunter wskoczył jak zwykle na mnie. I wszyscy mają shotguna przy okazji. Dobra, tank padł. Uwaga. Dobra, udało ci się zabić tego zombiego, okay, na szczęście. Okej, widzę Czarnobiel. To chodź, uleczę cię. Albo ty się ulecz. Nie, ja już się sam uleczę. I like horses. Dobra, chodź. Za dużo... Po co mi pilsy? Pilsy nie są potrzebne, jest broń potrzebna. Shotgun. Albo wolę mimo wszystko. Zawsze się przyda. Broń do walki wręcz, oczywiście. Ja muszę osłaniać tyły jak zwykle. Polski, nie cofaj się tak, bo mnie potrzebnie. Nie cofam się. No cofasz się, nie w tą stronę idziesz. Nie wiem w ogóle, gdzie ja mam iść. Nie. Prawo! Jak ja się cofam, jak szedłem do ciebie? No to i wiem, ale najpierw się cofnąłeś, a potem do mnie przyszedłeś. Aha, super. Pycha. Dobra, tam nie było. O, jeszcze mały ruchacz. Dobra, już jesteśmy przy safe house, nic takiego nam nie grozi w sumie.
Tu. Chodźcie. Kto mnie leczy? A, Cody opuścił grę. Jaki Cody? Może. A, dobra tam. Dobra, zabity Hunter. Pierwszy level nam nieźle idzie. Ach, on chyba tankiem grał, tak mi się zdaje. Albo Empre. Co za nick. Nie wiadomo. Ważne, że dobra, pierwszy to level poszedł, znaczy, przynajmniej bezproblemowo. Polski, powiedz mi może, skąd twoje zainteresowanie poniaczami? Nie wiem. Czemu o to pytasz? Wiesz, różni ludzie oglądają to z różnych powodów. Niektórym się podoba rozwój postaci, niektórym się podoba animacja. Może to dziwnie zabrzmi, ale no, po części rozumiem tych ludzi. Tylko chciałem się zapytać właśnie, co tobie się podoba w tym serialu? To znaczy, szczerze mówiąc, z początku sam się dziwiłem, czemu ludzie oglądają to. Przecież to różowe, wszędzie tęcza. I takie jakoś mało męskie. I ogólnie jak zacząłem przebywać z takimi osobami, to zauważyłem, że są strasznie miłe, jakieś bardziej pozytywne niż inni. Joki ochroni mnie. Czekaj. Chyba, albo nie. LOL. Empre akurat wziąłem. Czy oni czekali na kogoś? Chyba nie. Czy ja ją zabiję przypadkiem? Ogólnie ci ludzie wyróżniają się tym, że LOL. Są kreatywni, mimo że pełno hejtu jest na nich, oni jakoś to znoszą, tworzą bardzo dużo rzeczy, nie są zbyt leniwi jak większość graczy na przykład Battlefielda, że siedzą całymi dniami, wiesz, przed Xboxem. Rozumiem już, idzie. Załapałem. O, przynajmniej nie wyszli oni. LOL, tylko prezydent wyszedł niestety. A, czyli może być nie za ciekawie, bo mi się zdaje, że zaraz ragequitują cały team. Ale bądźmy dobrej myśli, zawsze przy nagrywaniu bym nic nie nagrał. Już zauważyłem Funfelek. Funfelek jest widzem, jak widzicie, gra tutaj, nie wiem czy wspominałem. A Polski jest, polskiego znam z serwera Strefy Gier, Hunter. Który... Dobra. Hunter, aha, dobra, to spróbuj naskoczyć tak, żeby murzyna powalić. Okej. Okay. Czemu może na razie? Nie. Bo miał najmniej życia, ale dobra. Ale murzyn z botami został. A. Okej. Okay. To idę go, wiesz. Chodź tu, kochanie. Ja cię uściskam. Ja cię kocham. Wielbię wręcz. Opatrz. No i ubili mnie. Ale no. Dostał. LOL, a ja Elisa prawie ubiłem. Elisowi zostało dosłownie 1 HP. Nie ma apteczki. A nie, nikt go leczy. A nikt? Boże. To on chyba wcześniej w naszym teamie był ten koleś, który teraz z Nickiem gra. On przeszedł zapewne. Tak mi się zdaje przynajmniej. Aha, ten, co ma taki uśmieszek. Takie znaczki. No to jest taki uśmieszek wampirka. LOL. Tak, on grał z nami wcześniej. No, nie widzisz tych ząbków? No, wiem, ale... Ewentualnie niedoperek. Nie mam pojęcia, co to ma być. Jezu Chrystia, jak gram tą plującą bałą, to czuję się jak wyrzutnia. Jakiś bomb. No, tak już wydajesz jak w prawdziwym FPS-ie. W takim klasycznym FPS-ie. Przy okazji jęczę. No. Funfelek, przy okazji mam cię wyciszonego, więc... Ło! O cholera, trochę za wcześnie. O Boże, myślałem, idę ubić tego wampirka. Ach, tak, trafiłeś go trochę. Super. No to co? I tak z Peterem nieźle, bo z Peterem ma przecież wyjątkowo mało HP. Elisa pociągnęli. Nie mają apteczek, pilsów, a jest ich 3 przy okazji. No to nie mają szans, ale zapewne teraz lepiej im pójdzie, chociaż te Empre jest wyjątkowo słaby. Tutaj jest włączony Friendly Fire? Nie, dokładnie Friendly Fire zawsze jest, ale znacznie mniejsze są obrażenia niż byś po prostu miał obrywać normalnie. Zależy też na ekspercie na przykład, to ocaleni znacznie więcej obrywają.
Polski możesz iść w sumie. Nie wiem, czy ich boomerem od tyłu weźmiesz w ogóle. Masz małą szansę, chociaż są spowolnieni, no to. I idź już. Żygnę sobie na nich. Idź, bo i tak. Jak będą chcieli cię zastrzelić, to cię zastrzelą. Już nie patrzą się w tył z tego, co widzę. Dlatego i się ammo chyba skończyło, bo zaczęli nawalać z pistoletów. Bo są takimi pro im. Broń nie jest potrzebna. Lol. Nie naskoczyłem niestety, nie udało mi się. Polski, a ty kim grasz? Polski cały czas nas goni. Zażygałem sobie Elisa. No i wyszedł team wrogi niestety. A ja przez przypadek... Boom. Nie na tego naskoczyłem. No i padli. No dobra, padli. Nie było tak źle. Ach, dopiero początek odcinka. 1000 damage'y. W sumie to dwóch zabiłem. Teraz trochę trudniejsza mapa. Będzie dużo witch, pamiętaj. Mhm. O, mogę przy okazji pochwalić się w międzyczasie moimi nowymi słuchawkami, których używam jedynie do słuchania muzyki. A, bo do gier niezbyt się nadają, bo nie mają regulacji głośności. To są słuchawki Sennheiser 201 HD. Jakby ktoś chciał wiedzieć w sumie. Tak średnio je polecam. Do gier też można powiedzieć, że niezbyt się nadają. Ale do słuchania muzyki są świetne. Tyle mogę powiedzieć na ich temat. O, kałach, fajnie. Adrenalina. Na temat słuchawek. A czemu się nazywasz Cheddar 91? To jest długa historia, którą już kilka razy opowiadałem. Mogę ją jeszcze raz powtórzyć, bo to jest standard, że w każdym let's play ją opowiadam. A dobrze, po prostu mój brat takiego nicka używa i to głównie jego... O Boże, zabrałeś mi akurat ciałem. Nie, funfelek mi zabrał. Zaraz zapytałem się, czy są gotowi, bo ich tylko dwóch jest. Po prostu mój brat używa tego konta i raz, kiedy miał razem grać z Gimperem i grał razem z Gimperem, to zmienił. Wcześniej miałem Billnik. Bill jak ten Bill z Left 4 Dead'a. Tylko, że okazało się, że jest zbyt popularny nick i nie można mnie znaleźć przez to. Więc musiał zostać zmieniony nick, aby można było mnie znaleźć łatwo. Oczywiście to ma swoje wady i zalety. Dobra, możemy chyba iść, bo oni nic nie piszą. Mały ruchacz. O Boże, na mnie naskoczył Hunter. Oj, chciałem mu heada strzelić. Widzę. Head z kałacha przy okazji zabija również Huntera na hita. Bardzo dobra podpowiedź, bym powiedział. Z kałacha właśnie powinno to, się... To, co będzie dużo tych płaczących witch... Wiem, mówiłem, że będzie dużo. Można je poomijać. Chodź tu pilsy są. Nie wiem, co są. Robią no, takie małe dziewczynki w takiej... fabryce. Już nie będę dopytał, nie co wiem. One tu robią. To jest... wiesz Albo dlaczego? Robiły. Bo to jest cukrownia. O to chodzi. To jest, wiesz, fabryka słodyczy chyba. Czy jakoś... Dlatego wmówmy wszystkim, że ten... To jest pełno małych dziewczynek. Tak, jeszcze powinny. Skoro jest tyle mało dziewczynek, to pedober jest. O, funfelek pedoberek, rzeczywiście. On ma shotguna? Aha. Ma chyba shotguna, czy nie, nie ma shotguna. Szkoda. Wtedy ich mógł tak podchodzić i gwałcić. No to trochę przesadno. Dobra, jeszcze ratuję. Chodź. Lubię konie. Lubię konie. I like horses. Powiem ci tak, jak każdy mężczyzna. W pewnym sensie. Halo? No co, halo, słyszę cię. A gdzie ty jesteś? No powiedziałeś? Że tak powiedzi... Na dole jestem. Ja też jestem na dole. Musimy się bardziej blisko... Tak powiedziałem, co powiedziałem? Powiedziałem, że każdy mężczyzna w pewnym sensie lubi konie. O. Na heada teraz zdjąłem Jokeya. Ja zostałem na zadupie, słyszę witch i tą plującą.
Dobra, jejku, chodź tutaj. Źle! Ojej, przyszła. Dobra, tam przeżona ci nic sama z siebie nie zrobi. Szczególnie, że to zapewne bot. Wow, koleś się trochę słabo zrespił. Ammo mi się przyda może. Mam już tylko kilka magazynków. Dokładnie 5. Ale poleciał w pizdu. Zachowam trochę ammo, bo tutaj może być kiepska z ammo akurat. Tutaj się chyba nas... Nie, nie da się na skrót iść tam. O, właśnie dobrze ammo zachowałem. Mam mołotowa, to zarzucę na niego, jak będzie się pokaże. A zapewne się pokaże gdzieś. Chyba... nie. Wiesz co, nie podpaliłem go niestety. Aha, super. Mały ruchacz dopadł na murzyna. Aha, adrenalina! Uciekłem ci z... Okej, okay, dostał. To znaczy... O, obrzygany dostał. O Jezu, uratowałem cię. A, uwielbiam kałacha. Nie mogę dostrzegać tego update'u z Resident Evil. To znaczy, nie wiem, czy to będzie update, czy następna część po prostu Left 4 Dead. Bardzo możliwe, że to będzie następna część. Chociaż jak widziałeś na screenie, to... O Boże, Polski, ty miałeś chyba sobie wziąć to. Mam 2 HP. No właśnie, chcie... Dawałeś sobie w żyłę i oberwałeś. Tak, i nic mi nie dało. Dał sobie w żyłę jeszcze raz. Och. Ej, wiesz co? Powinien się przesunąć do przodu, bo tak to nas zjedzą. Wiem, tylko po prostu zabijam Smokera. Chodźcie. A, sporo już ich, 3 ich jest. Chciałem w tą butlę z gazem strzelić, ale jakoś się nie udało niestety. Adrenalina mi się na pewno przyda. O Boże, Witch. Zgaś latarki, nie patrz na nie. Wiem. Akurat te stojące są bardzo proste. Na szczęście. O kurde, co się stało? O kurde, mam stan krytyczny. Halo? Jaki stan krytyczny? Wywaliło mnie. Z czego? Wywaliło z serwera? Mnie. To znaczy, nie Halo 2XE? Ale zrzuciło mi grę do paska. O, jest! Żyję. Żyjesz jeszcze, ale jesteś powalony. Stan krytyczny. Ktoś cię podniósł przy okazji. Przejdziesz, bo to jest Witch, uważaj przy okazji. Jezu, jaka ta Rochelle jest w tempach. Co? A ta bot, Boże. Bot jest przyszła, leczyła mnie. Już prawie mnie wyleczyła i zrezygnowała. Tak. Ja chyba się uleczę, wiecie, bo trochę ciężko mi już jest. Tu przy okazji jest ammo w tym. Dobra, muszę wziąć to. Polski, gdzie ty jesteś? No ja tu, wiesz. Ammo szukałem czy coś, chociaż pewnie nie było. No nieważne. Wezmę sobie pilsy. Okej. Okay. Chodźcie. Cheddar. Cedar, nie cel, cheddar. Cedar przy okazji oznacza świerk chyba. Czy jakieś takie drzewo. Niestety mam machine guna. Chodźcie, na górze będą jeszcze jakieś inne bronie. Okej. Okay. Prawdopodobnie. I uwaga na chargerów. Akurat charger się ostatnio zrespił, więc teraz bardzo możliwe, że żadnego nie będzie. Więc szybko chodźcie na górę. Jak kogoś zrzuci, to będzie niedobrze. Machine gun akurat jest dobry do strzelania, jak idziecie wtedy. To ja klikam, co? Co? Klik. Klik. A, dobra, no kliknąłeś, dobra. No dobra, ja już klikłem. Dobra. Rozumiem. Jedynie jest taki problem, że ja nie mam broni. A, ja zebrałem po drodze, bo znalazłem. Funfel w złym miejscu jest. Albo nie.
On upadł. Polski ATS się. No i mamy po bedoberze. Nie, on przeżyje, nie bój się. Nie mam adrenaliny, bo wziąłem pilsy. No wiem, dobra, jestem niezniszczalny jak Nokia. O kurde! Wywalił mnie poza mapę. Wiem, uważaj na te. Ale wyskoczył tak znikąd. Wiem, bo często tak jest. Nie wiem, czy go zostawię, czy go ratować. Ej, ale ty żyjesz nadal! Tak, myślałem, że zginąłeś. Rucha mnie tam. O Boże, tylko ja i bot zostałem. A teraz tylko ten bot. Coś mi się... Roszal. O, lol, uratowała go. Murzyna wzięła. Wiem, że murzyna wzięła, bo miał mniej HP. One tak działają, boty. Niestety, teraz nie udało nam się dojść za daleko. Nie, całkiem daleko przeszliśmy, w sumie 4/5. No dobra. W najtrudniejszym momencie. I to by było na tyle w tym odcinku. W sumie ja jestem Eryk Koa, grał ze mną Polski. To cześć, na razie. Pa. Polski, pożegnaj się. Polski, cześć. Pożegnaj się. Dobra, to cześć, na razie. No, cześć. Pa.